Cześć! Zapewne kojarzycie That's Not My Neighbor i prawdopodobnie każdy z was wpuścił już kiedyś sąsiada do swojego budynku albo doppelgangera. No a tym razem jesteśmy w czymś ciekawym! Na pewno ciekawym, w co jeszcze nigdy nie grałem. Gra nazywa się Papers, Please i spamowaliście mi tym strasznie w komentarzach, żebym spróbował, Karol, żebyś zagrał, zobaczył jak to wygląda, z czym to się je i tak dalej. No i szczerze mówiąc przyjmuję wyzwanie. Na moim kanale pojawiały się już takie serie, jak m.in. Swords and Sandals, czy właśnie między innymi That's Not My Neighbor, które było naprawdę bardzo fajną grą, zrobiliśmy prawie wszystkie zakończenia, no i trzeba wymyślić coś podobnego, co można było nagrać, a z racji tego, że nigdy w życiu nie spędziłem ani minuty w Papers, Please, będzie dla mnie na pewno wyzwanie i gra jest bardzo podobna zresztą do That's Not My Neighbor. Jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z tej gry, no to powiedzmy 3000 polubień na dobry początek serii, no i zobaczmy kogo tam mamy nie wpuszczać, do kogo ta z karabinu, czy cokolwiek innego się będzie działo. Nie wiem, bo nie grałem. No, łapeczkę zostaw, subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. No i co? Lecimy! Odpalamy oczywiście tryb fabularny. Nowy dzień, jak już zostawiłeś subskrypcję, zostawiłeś łapeczkę. O! Twitter do nas pisze. Jaki Twitter? To jest kuźwa Twitch. Gratulacje. Dostał się pan na Twitcha. Normalnie dostałem maila listowego od Twitcha. Niesamowite. Zostaliście wylosowani w październikowej loterii zakładowej. Październik 82 roku. Loteria zakładowa. Sierp i młot? Niezłe nawiązania tutaj mamy. Do bardzo starych czasów. No zresztą to mamy 82 rok, czyli jeszcze 7 lat przed Solidarnością, moi drodzy. Nie każdy z was pamięta, ja też nie, bo mnie wtedy nie było. No ale historia, tak? W celu niezwłocznego obsadzenia stanowiska zwłaszcza się do Ministerstwa Przepływu Ludności przy punkcie odprawy granicznej w Grestin. Czyli prawdopodobnie znajdujemy się w Grestin. O, jakie fajne bloki, stare. Wasza rodzina zostanie zakwaterowana razem z wami we wschodnim Grestin. Spodziewajcie się lokalu kategorii C8. Dobrze, że nie C4! Ha, ha! Taki... mocny żart, moc. Dalej! Arstoczka. Niech żyje Arstoczka. Jak to wymawiać? Arstoczka po prostu, nie? Arstoczka. To ja będę całą serię się mylił w wymowie po prostu tego miasta, państwa, nie wiem, państwa, oczywiście, że państwa. Nareszcie otwarto przejście graniczne w Grestin. Bla, 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 bla. Pogoda, polityka, egzemplarz bezpłatny, darmowa gazeta. To jest bardzo duży plus jak na tamte czasy. Rodziny znów razem. Idź do pracy. No i co? 23 listopada 1982 roku. Ktoś tutaj wchodzi. Tu mamy jakiegoś strażnika albo kuźwa idzie z małym pieskiem takim podłużnym. Trzyma go za ogon. Ministerstwo Przepływu Ludności, oficjalny biuletyn. Inspektorze, witajcie w nowym miejscu pracy, punkcie odprawy granicznej w Grestin. Podbijajcie wizy wjazdowe w paszporcie i zwracajcie dokumenty petentowi. Dobrze, nie pacjentowi. Wpuszczamy do Arstoczki. Od razu ludzi... ebe, wiadomo. Podbijajcie wizy, bla, bla, bla. Granice mogą przekroczyć wyłącznie obywatele Arstoczki. Aha, czyli tutaj mamy taką, można powiedzieć, zamkniętą lokalizację tylko dla mieszkańców. Zwracajcie uwagę na narodowość w paszporcie. Ona znajduje się tutaj. Jakim paszporcie? Aha, jeszcze go nie dostałem. To prawdopodobnie jak ktoś przyjdzie. Nie dziwcie mi się, gram w to pierwszy raz. Dlatego zostawcie pod spodem komentarz. Kuźwa, owczarek niemiecki, bo gościu trzyma ewidentnie owczarka niemieckiego, a nie karabin. A czemu nie arstoczkie? Arstoczkowe. Ministerstwo Przepływu Ludności. Stanowisko inspektora. Żaluzje. O! Mamy że. Okej. Okay. Mamy żaluzję blat. Tu mamy blat. Księga zasad. O! Spis treści. Podstawowe zasady. Patenci muszą mieć paszport. Wpuszczamy tylko obywateli Arstoczki. Mapa regionu. Antegria, Kolegia, Arstoczka, Zjednoczona Federacja, Impor. A, czyli tu jest ktoś z Imporu, jakby miał taki paszport. Z Arstoczki, Arstoczki! Daj, pfu! Już właśnie nie wypowiem. Antegria, z Algieria, Obristan. No dobra, tu na razie nie wnikajmy w to jeszcze. A stanowisko pracy... ulepszenia, żadnych ulepszeń. Dobra, możemy to odłożyć, ale fajne! Dobra, no i mamy transkrypt, biuletyn, czas i data. A tutaj, przepraszam, co jest? Kilogramy, dobra, czyli jak będzie ważył 100 kilo, a będzie taki wychudzony, to znaczy, że waży 50 i 50 przewozi w kiełbasie z Wielkanocy. Niech będzie. Nareszcie otwarto przejście graniczne, wiadomości, rodziny z razem, polityka. Dobra, mogę to gdzieś... o, dajmy to powiedzmy tutaj na dół, żeby mi nie przeszkadzało, bo tutaj mamy przeciągnij dokumenty. A, okej. Okay. I teraz muszę kliknąć tutaj, następny, i otworzyć rolety, żaluzje fasadowe. O, dokumenty, proszę. Wreszcie mogę wrócić do domu. O, i tutaj mamy paszport Arstoczki. Nie, Arstoczka. A mogę mówić Arstocka? To by byłoby łatwiej chyba, nie? Gromowa Diana, wiza wjazdowa. To co jest? A, umieść paszport pod stemplem, odmowa i uznanie. Nie, no jesteś z Arstoczki, takie miałem zadanie, więc nie jesteś doppelgangerem, że tak powiem. Oddaj paszport.
Niech żyje Arstoczka! Dziękuję wam. Dziękuję. Ja również pani dziękuję za wspaniałe przy... A, i ona idzie tutaj. Ja muszę wywołać następną osobę, a ona przechodzi... A nie mogę kliknąć na tego pana z owczarkiem niemieckim, żeby coś zrobił. Chociaż raczej w Niemczech czy w RFN-ie nie jesteśmy. Tylko po drugiej stronie muru i to jeszcze dalej na wschód, więc nieważne. Dobrze, wołajmy następną osobę. Subskrybuj kanał i zostaw łapeczkę, jeżeli będziesz chciał więcej. Papers, please, Arstoczka. O, ten jest z Tudżykistanu. Ten posterunek jest mniejszy niż mi się zdawało. Impor. A czekajcie, jeszcze sobie sprawdzę tylko tutaj. Skąd jest ten paszport? Republia. I tutaj nie ma informacji o tym, że on jest z Republii, ale taki paszport mi dawał. Chyba, nie? Czy nie? Czy dawał mi... No dobra, nieważne. Bo tu jakieś się robią... Tak wygląda jego paszport. Czyli to nie Republia, jeszcze gdzieś indziej. Ale mam wpuszczać tylko mieszkańców Arsto. Już bym go przypieczętował. Także jakby nie patrzeć, odmowa. I mam nadzieję, że podjąłem dobrą decyzję. Wpuszczamy tylko obywateli Arstoczki. Ja tego nie wypowiem. Dajcie znać, dajcie żyć. Następny, proszę. Okej, czyli łatwa i przyjemna robota wpuszczaniem mieszkańców Arstoczki. Dokumenty, proszę. Czekam w tej pieprzonej kolejce od 8 godzin. Mam nadzieję, że było warto. Mordo, jesteś z Republii. Ale nie jesteś z Arstoczki. Najmocniej pana przepraszam. Jeżeli ma pan coś do powiedzenia, to do działu skargi, zażaleń na lewo. Niewiarygodne, idź do diabła. Czyli ja tylko tu pracuję, ja nie jestem osobą decyzyjną, znaczy ja jestem osobą decyzyjną, ale są nade mną ludzie, którzy, no dokumenty proszę, którzy mają zdecydowanie więcej do powiedzenia. O, tutaj jest mieszkańczyni Arstoczki, Barnard Caroline, no i Caroline, zapraszamy, na którym piętrze mieszkasz, nie wiem, ale nie jesteś doppelgangerem, zapraszamy. Niech żyje, po co ja to chowam za każdym razem, niech to sobie będzie wysunięte, to jest jakaś abstrakcja w ogóle, niech żyje Arstoczka. I co, ja mam tą całą kolejkę przyjąć? Te około 80... Oj, więcej. Oj, ze stuwa, nie? Następny. A, bo tu nam leci czas, godzina. Ile osób my prawdopodobnie przyjmiemy danego dnia? Dokumenty, proszę. Ten cały punkt kontrolny to jakaś... Czyli ty miałeś... Stałeś w kolejce 7 godzin, żeby powiedzieć mi, że ta kolejka jest głupia i cały ten punkt kontrolny jest nieporozumieniem. IQ 1000. Ale... Podsumowanie pierwszego dnia. Zarządzajcie swoimi wydatkami, dokonując wyborów poniżej. 30 oszczędności, pensja 25, 20 za czynsz, ogrzewanie minus 10, jedzenie minus 20, 5 paszportów prawdopodobnie zebranych, kategoria 8, nie wiem co to jest za kategoria, z żoną jest ok, z synem ok, z teściową też ok, z wujkiem ok, czyli mamy rodzinę, ok, czyli ta gra nabiera ciekawego znaczenia. To znaczy, będziemy musieli, z racji tego, że pracujemy w tym punkcie przyjmowania imigrantów, albo po prostu osób, które chcą się dostać do swojego rodzimego miasta Arstoczki, będziemy musieli dodatkowo dbać o kontakt z żoną, synem, teściową i wujkiem. No to teraz tu już ma inne znaczenie niż tylko praca na tym, praca na, można powiedzieć, na zmywaku, tylko z paszportami. Ekonomiści wróżą wzrost. Dobre prognozy dla wymiany towarów i usług. Polityka, przejście graniczne w Grestin, wielkim sukcesem. Czyli chyba chwalą sobie. A, bo to jest otwarte, nowe przejście graficzne. Graniczne. Jakie graficzne? Graficznie to tutaj znowu on niesie owczarka niemieckiego. Ministerstwo Przepływu Ludności, oficjalny biuletyn. Od dziś cudzoziemcy z ważnym paszportem mogą przekroczyć granicę. Na waszym stanowisku pracy zainstalowano narzędzia do prowadzenia dochodzeń. Sprawdzajcie uważnie wszystkie informacje podane w paszporcie. W razie jakiejkolwiek niezgodności odmawiajcie wizy. Naciskając czerwony przycisk na waszym biurku... Nie mam żadnego... Przepraszam. Przepraszam, ja nie mam czerwonego przycisku na biurku. Tu jakieś audio, transkrypt. Dobra, jeszcze raz. Następnie zaznaczcie parę sprzecznych informacji, by uzyskać dostęp do dalszych opcji. Zasady i przepisy. Ten posterunek podlega przepisom i regulacjom Ministerstwa Przepływu Ludności. Zapoznajcie się uważnie z księgą zasad. Okej, czyli mam klikać na zegar. Zaznaczcie parę sprzecznych informacji w trybie dochodzenia, by rozpocząć przesłuchanie. Czyli my dodatkowe, że wpuszczamy mieszkańców do ich rodzimego miasta albo jakichś przypadkowych przechodniów z dziwnym paszportem z Tadżykistanu, będziemy musieli robić im wywiady. Że księga, transkrypt, biuletyn, czas, plat, żaluzje. Okej, okay. A, bo ten przycisk znajduje się tutaj. Tryb dochodzenia. To jest całkiem ciekawe. Okej, okay. No to jakby nie patrzeć, następny i zaczynamy. Przychodzi do nas jakaś losowa osoba. Dzień dobry, dokumenty proszę. Bardzo dziwny paszport. Zjednoczona Federacja. Tryb dochodzenia.
Czy my coś znaleźliśmy? Mogę coś klikać? Brak powiązań. No to może data wygaśnięcia i to? Brak powiązań. A płeć? Kobieta i... Wilson Gallen i kobieta. Brak powiązań. Nie widzę tutaj nic ciekawego. Może jeszcze się nauczymy, ale widzę, że tutaj dochodzenia żadnego nie ma. A czy ja miałem wpuszczać wszystkich? Wydaje mi się, że wszystkich z ważnym paszportem. Wygaśnięcie 83 roku, więc wydaje się, że wszystko jest ok. I mogę wpuścić takie osoby. Sprawujcie się dobrze. Czyli nie tylko mieszkańców Arstoczki. Dobra, dajcie mi się z tym zapoznać. To jest mój pierwszy raz w grze Papers, Please. Jeżeli macie jakieś rady, dawajcie znać. Dokumenty proszę. Witam. Urodzona 51, wygasa 26. O nie, ona ma wygaśnięty paszport. O nie, najgorzej. Niestety, wykryto niezgodność. Możemy zrobić przesłuchanie. Ten dokument utracił ważność. Nie wiem, o czym mówicie. O! I to tyle? To tyle przesłuchania? Wydane przez Glorian, zjazd z Antegri. Lidia się zgadza, zdjęcia się zgadzają, a jakbyśmy zrobili jeszcze sprawdzenie zdjęcia, dane zgodne są. No dobra, ale no nie wpuszczę cię z racji po prostu niezgodności paszportowej, no dawno ci wygasł, musisz wyrobić nowy, bardzo mi przykro. O! I te wszystkie rzeczy będę musiał tutaj zauważać, to będzie naprawdę długa rozgrywka. Następny. Miejmy nadzieję, że sobie zwyczajnie z tym poradzę, co nie będzie proste. Dokumenty proszę. Okej, okay. Data wygaśnięcia jest okej, okay. Wydana przez tutaj, Rosales Dirma, urodzona w 24 roku, pani już jest tutaj, płeć kobieta, to się brak powiązań, prawda? No dobra, a Rosales tego, a wydane przez Rosales, brak powiązań, a płeć, no jest kobieta, więc nie, a data urodzenia, a to z czymś, nie ma powiązań? No dobra, więc teoretycznie mógłbym podbić pani taki paszport i powiedzieć, że witaj, sprawuj się dobrze, sprawujcie się dobrze oczywiście, przesłuchań żadnych nie trzeba, ponieważ nie było tutaj nic, upomnienie, naruszenie protokołu, paszport, brak zgodności, miejsce wydania, pierwsze ostrzeżenie bez kary, miejsce wydania paszportu, okej. Okay. Okej, będziemy to sprawdzać na przyszłość, czyli popełniłem jakiś błąd, czyli trzeba tu sprawdzać więcej rzeczy. Dokumenty proszę, pospieszcie się, ty mnie nie goń tutaj. Dobra, data wygaśnięcia się zgadza, ona jest z Arstoczki, tutaj nie ma żadnego problemu wydaje mi się. Nie, czy jest tu jeszcze jakiś dokument? Mapa regionów, a jakbym kliknął w Arstoczkę, miasta wydające, o... Poradizna, czyli wydanie się zgadza, czyli ten dokument też tutaj muszę mieć. W dystrykcie mieszka Samsa Darumi, to jest jej imię, nazwisko, prawda? Czym jest to, chciałbym sprawdzić. To z... brak powiązań. Okej, okay, nie mam... to jest chyba numer po prostu paszportu, ale że jesteś z Arstoczki, nie powinienem dostać żadnej kary. No i słuchaj, droga kobieto, Samsa Daruni, baw się dobrze, wreszcie. Spokojnie, czy dostaniemy jakieś kolejne upomnienie? Miejmy nadzieję, że nie. Przyjmijmy może jeszcze jednego klienta. Konspekta, jak on się nazywa? Transkrypta? Nieważne. Dokumenty proszę. Dawaj. Data wygaśnięcia jest jeszcze w porządku. 53 rok. Luska Chain. Impor. Ona jest z... przepraszam, z jakiej miejscowości? Antegria. Co to jest? Okej, okay. Czyli nie Arstoczka. O, kończymy się. O, z Imporu. A, bo tutaj było napisane. Dobra, daj mi jeszcze sprawdzić tę ostatnią osobę, żeby nie było problemu. Impor wydany. Wydany w Enkyo, czyli miasta wydające też się zgadza. Data urodzenia, powiedzmy, że musi być właściwe miejsce wydania paszportu. No i wydaje się... A, pieczęć dyplomatyczna. Czy ty masz taką pieczęć? Nie widzę pieczątki. Nie widzę pieczęci dyplomatycznej. Imporu. Czy to będzie problem, jeżeli panią wpuszczę? To może być ciekawe. Mogę dostać ostrzeżenie. Ale zaryzykujmy. Proszę, proszę uprzejmie. I na chwilę obecną zamykamy. I to już jest koniec dzisiejszego dnia. Fotografia w paszporcie niezgodna z wyglądem. Co? Ostatnie ostrzeżenie. Ale jak? Czy to co? Facet na zdjęciu? Kuźwa, puściłem babkę? No nie, no szanujmy się. Ja tego nie zauważyłem. Następny. Dobra, jeszcze jedna osoba. Dawno się skończył czas, ale widocznie robię to tak powoli. O, tu mamy... Witaj, przystojniaku. Wyglądasz na znudzonego. Jeśli chcesz się zabawić, odwiedź nas.
Różowe podziemie. 1-600-3-4. Wschodnie Grestin. Spełnij swoje marzenie. Nie zbier to ze sobą, mnie tu nie zagaduj. Ja mam żonę, gdzie... Ja mam żonę, dzieci i wujka, z którym jest okej. Okay, więc nie powinno być żadnych problemów. Ale miasta wyda... Czekaj, bo jesteśmy w Imporze. Abym chciał pojechać do... Bo ona jest z Arstoczki, prawda? Czyli musimy być w Arstoczce. Okej, bierzemy jej paszport. Miejsce wydania Orvechor Vonor, to się zgadza. Zdjęcie się zgadza, ma po prostu czapkę, no ale już nie przesadzajmy, że nagle z czapką nie mogę jej wpuścić. Tutaj miała grzywkę, nie? Całą grzywkę, a tutaj no jakby ma przedziałek. No ale co, jakby miejsce się nie zgadzało, to by był jakiś absurd. Data wygaśnięcia się zgadza. Nie muszę sprawdzać niczego. Sprawdźmy tylko zdjęcie. Dane zgodne. No dobra, czyli tu nie będzie problemu. Z tym miałem największy problem. Płeć kobieta. No, nie wiem, nie pytam, chociaż daje mi, wydaje się, jakby wizytówkę do miejsca, w które mogę pójść. Różowa rozkosz, to się nazywa. Nieważne, nie interesuje mnie to. Po prostu chciałem wam pokazać. Kolega pytał. Będę tu przez parę miesięcy. Nie zapomnij do nas wpaść. Zabieraj to! Zostaw to na blacie. Następny, no jest, tu będzie naprawdę dużo, brak zgodności, mi to było wcześniej. Tutaj mamy dokumenty, proszę, witam panią z Antegri, czyli pani powinna być tutaj. Miejsca wydania od razu sprawdźmy. Outer Grove. O! Dobra! Ktoś przebiega! Co mogę... Co tu się wydarzyło? Dzień pracy został skończony z powodu ataku terrorystycznego. Nie ma wynagrodzeń za petentów wchodzących po godzinie 18. Postęp jest zapisywany z początkiem każdego dnia. Nie mogłem zapłacić za ogrzewanie i za jedzenie. Czyli ja się muszę pospieszyć, bo nie dostanę danych pieniędzy. Teraz ta gra nabiera sensu. I jeszcze atak terrorystyczny zepsuł mi możliwość. W ogóle zamknięty dzień i o 18 skończyło się, czyli ja przyjmowałem jakby osoby już poza kolejnością. Powinienem to zamknąć. Jest bardzo źle. Jest bardzo źle, już wiem, z czym to się je. Kolejne odcinki mogą być tylko lepsze, dlatego jeżeli macie jakieś rady, piszcie mi pod spodem w komentarzach. Ja was żegnam z taką grzywką i do zobaczenia w grze, w której nigdy wcześniej nie grałem, czyli w Papers, Please, w Arstoczce. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Szybkie 3000 łapek, od razu kolejny odcinek. Robi się ciekawie. Nie oszukujmy. Nara, pum! To też nie był mój sąsiad. Z Arstoczce. Kurde!